Ksiądz zbagatelizował obostrzenia związane z sytuacją w kraju. Za swoje zachowanie duchowne może zostać ukarany karą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ciężko uwierzyć, co działo się w centralnej Polsce. Ksiądz, pomimo zakazu gromadzenia się, postanowił, że ulicami polskiego miasta przejdą wierni. W związku z sytuacją w kraju wszelkie zgromadzenia powyżej dwóch osób zostały zakazane, jednak ksiądz zadecydował, że wierni mogą się spotkać. Duchowny może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ksiądz nie przejął się zakazami obowiązującymi w kraju w podwarszawskiej Zielonce, nie zważając na zakaz zgromadzeń, zostało odprawione nabożeństwo z udziałem wiernych. Proboszcz parafii zdecydował się, że w piątek zostanie odprawiona droga krzyżowa, która przejdzie ulicami miasta. W piątek o godzinie 18 ksiądz, lektorzy, ministranci i wierni wyruszyli, by wspólnie wziąć udział w uroczystości. Mieszkańcy Zielonki, którzy nie brali udziału w drodze krzyżowej, ze swoich okien przyglądali się sytuacji, robiąc zdjęcia i nagrywając procesję. Szłam do pracy na nocną zmianę i widziałam ich. Tak się trochę zdziwiłam, bo przecież ostatnio zaostrzono przepisy, wydano zakaz wychodzenia z domu i przebywania w grupach większych niż dwie osoby. A tu ludzie idą za kapłanami w środku miasta, przekazała jedna z mieszkanek Zielonki. Ksiądz zapłaci za złamanie zakazu gromadzenia się? Sprawą drogi krzyżowej z udziałem wiernych już zajęła się policja i prokuratura. Wiadomo, że ksiądz, który wydał pozwolenie na to, by ceremonia się odbyła, może zostać ukarany. Na jednej z ulic funkcjonariusze zastali kilku księży razem. Potwierdzili oni, że idą w procesji, ale sami bez wiernych. W tej chwili trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie. Wobec osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie mogą być wyciągnięte konsekwencje w postaci pouczenia, mandatu karnego do 500 zł lub skierowania sprawy do sądu, który może orzec 30 tysięcy. Złotych kary zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, przekazał Tomasz Sitek z Wołomińskiej Komendy. Dzisiaj grzeje, 1. Nadchodzą kolejne obostrzenia w sprawie koronawirusa w Polsce. Chodzi o sklepy i pracę 2. Z ostatniej chwili, będą kolejne zakazy przez epidemię. Dotyczą sklepów i pracy. Przypominamy, że w związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa zakazany został zgromadzenia powyżej dwóch osób. Jedynym wyjątkiem są msze święte i pogrzeby, gdzie może przebywać do 5 osób. Najlepsze newsy dnia, źródło, SuperExpress. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.